Witam, przedstawiam kompozytowe pedały platformowe ThinkRider, które można kupić za około 15 dolarów, czyli poniżej 70 zł. Platformy jak na tak niską cenę przychodzą w zaskakująco ładnym pudełku, podobnym do kilkukrotnie droższej konkurencji. W środku jednak nie znajdziesz dodatkowych pinów lub naklejek, są tylko pedały. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, która pomaga w jego rozwoju i motywuje do tworzenia nowych filmów. Do ich zakupu nie skusiła mnie tylko niska cena. Była tu również ich nietypowa budowa. ThinkRidery zamiast standardowego połączenia ślizgu i łożyska maszynowego mają aż trzy łożyska. Dzięki czemu do ich pełnego serwisu wystarczą tylko dwa klucze ampulowe i jedna 8 mm nasadka. Posiadają również całkiem niezłe, podwójne uszczelnienie zewnętrznej części. Od strony korby to jednak dalej ta sama prosta, zewnętrzna, niezbyt dobra gumowa uszczelka, znana z omawianych wcześniej Rockbrosów i podobnych. Bardzo podobny do Bontragerów Line Elite jest też kształt korpusu z 10 wymiennymi stalowymi pinami. Ich bezpośrednia, ale dwa razy droższa konkurencja to pedały HTPA, które są trochę mniejsze, ale i trochę lżejsze. Co ważne, oba modele mają delikatnie wklęsłe korpusy i to duży plus. Łączy je też długość pinów wynosząca 5 mm, choć te środkowe w ThinkRiderach są milimetr niższe. W obu przypadkach osie są wykonane ze wzmocnionej stali chromo z gniazdem na klucz ampulowy, ale ThinkRidery mają też miejsce na klasyczny klucz płaski numer 15. Te dwa komplety, które zamówiłem, przyszły dobrze nasmarowane i w porównaniu z HTK-ami kręciły się dużo lepiej, choć to nie ma znaczenia. Bardziej liczy się trwałość tych cieniutkich łożysk, a z nią może być różnie, ale to dopiero się okaże za jakiś czas. Mimo wszystko uważam, że w tej cenie ThinkRidery to dobry wybór, a o tym jak się sprawdzają, będę informował w komentarzach. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!